Cześć wszystkim, znowu Pono 7, ściąg Baldur's Gate 3. Nigdy nie robiłem tych patyczaków. Pora w końcu wyżyć się na ich wszystkie obelgi na nas. Wszystkie kąśliwe spojrzenia i inne. Jest taki, że wyrzucili lepszą od nas inicjatywę. Brak duży zasięg ma zamęt. Nie za duży. Zamierzam go użyć, tylko wolałbym poczekać, aż lepiej się na nas skupią. Patrzę tak. Prawie wszyscy mają broń do walki wręcz, więc prawie wszyscy powinni tutaj podejść do nas. Oczywiście ja się wycofam osobiście. Another step forward. Myślę, że zaśpiewamy sobie. Coś jeszcze chcemy zrobić. Możemy komuś dać bardowską inspirację. Dajmy. Lazael. Ładnie. Mniej ładnie. Tylko ty masz aż 3 akcje. Okej, to jest magiczka, ona do nas nie podejdzie. Trzeba będzie się nią jakoś inaczej zająć. Dobra, nie skupili się tak, jakbym chciał. Wy nie powinniście mieć zbyt dużej mądrości. Macie dużą mądrość. Kurczę, macie biegłość w prawie we wszystkim, Inkwizytor. Przykoksana klasa. Dobra. Rzućmy czar. Gdzie jest mój strażnik? Tutaj jest mój strażnik. Przywołajmy strażnika. Później zaczniemy kombinować inne rzeczy. Możemy też przywołać broń. Broń zyskuje 8 punktów wytrzymałości i zadaje dodatkowo 1 do 8 obrażeń mocy za każde 2 poziomy czaru powyżej. Nie będziemy marnować aż tyle. Zajmij się tym gościem. Okej, chciałem młot przywołać, ale źle kliknąłem. Dobra, spróbuj podejść tutaj, związać go, żeby nie robił nic, czego nie chcemy. Więź myślo. Co to robi? Wysanie energii psychicznej u stop w pobliżu. Postać otrzymuje premię plus 1 klasy pancerza i zadaje dodatkowo na każdą istotę, z którą ma połączenie. Okej. Trzeba będzie jakoś to uwikłać. Momencik, czy ja ci nie dałem śmierdzącej chmury? Dałem ci śmierdzącą chmurę. Śmierdząca chmura ma rzut na kondycję, a oni we dwójkę. Okej, ty masz dosyć dobrą kondycję. Ty też masz. Kurczę, no na co oni nie mają rzutów obronnych? To nie fair. Już mądrość byłaby w sumie lepsza w ich przypadku. Ty masz tylko 28 punktów życia? Okej, no to kula ognia byłaby lepsza w ich przypadku.
prostu ich wyeliminować. Tak, oni nie stanowią zbyt dużego zagrożenia, tylko ten Inkwizytor ma dużo punktów życia. Dobra, ciekawe czy gdybyś się odsunął trochę. Masz na niego linię strzału? No tak nie do końca. Dobra, w takim razie magiczne pociski. Którego poziomu chcemy? Może trzeciego? Dwa, trzy. Dobra, jeszcze raz. Jeden pocisk zadaje... Każdy zadaje 2 do 5. Czyli to jest 12 do 30. Niewystarczająco, żeby zabić ciebie. Możemy próbować jego zabić. A jego zelotę. Możemy... Nie, nie chcę podwyższać go na wyższy poziom. Dobra, skoro i tak nikogo nie zabijemy, to nie używajmy zbyt dużego poziomu. Walnij 4. I później się zastanowimy, co dalej możemy zrobić. Dobra, dobrze by było, żebyś... Ty była w stanie do nich podejść i... ich zacząć mordować. Zobaczmy, czy będziesz w stanie. A masz? Okej, jesteś w stanie zdjąć jego. Możemy też coś ci dać. Bo możemy jego powalić, albo jego... Nie wiem, kto jest bardziej niebezpieczny. Dobra, mamy dużo kostek. Użyj powalenia. Chociaż nie, ty powinnaś mieć kilka ataków, więc chyba powinnaś w stanie go zabić. Dobra, masz jeszcze drugi atak. No i dobra. Dobra, użyj tego. Nie ma sensu takich rzeczy trzymać na później. Podejdź do niego. Spróbuj go ogłuszyć. Albo możesz go zabić. To również jest dobre wyjście. Co, masz jeszcze jeden atak? Dodatkowy? Okej, no to strzel w tego gościa. Nie wiem, jak działa twoja riposta, ale mi się nie podoba. Postać wykonała już ripostę w tej turze i musi się zregenerować, zanim będzie mogła wykonać ją ponownie. Dobra. Rozprój jego. Dobra. On sam się ruszył? Nie zauważyłem. Dobra. Idźmy trochę tutaj bliżej. Co chcemy ci zrobić? On się może pewnie teleportować. Możliwe, że to zrobi. Może nie powinienem tak blisko podchodzić. Możemy mu trzasnąć. Jaka jest twoja odporność na zamęt?
Sensowne. Więc nie będę nawet próbował. Jakie jeszcze mamy inne opcje? Żeby próbować cię oślepić. Ale też raczej nikłe są na to szanse. Nie, kondycję masz najmniejszą, ale i tak masz plus 5. Czy na trzask? Na trzask też kondycja. Możemy ewentualnie dobić też tego gościa. Żeby... Okej, to jest dobra opcja. Bo nie powinien mieć w ten sposób akcji. Dobra, podejdź tutaj. Strażnik cię ochroni. I powiedzmy... Leczonko małe dla Azael. Za 4. Nie musisz dziękować. Dobra, siedzisz tam, nic nie robisz. Okej, jego tura przeskoczyła chyba, a może nie. Dobra. Przydałoby się... Przydałoby się uleczyć Gale'a. Żeby nam nie szczec w następnej turze. Zajmij się tym. Możesz też rzucić masowe kojące słowo. Dobra. To mu mocno podwyższyło KP. Czy on to musi się koncentrować? Gdybyś chciał to rzucić, to przechodzi przez KP. To chyba nie powinno przechodzić przez KP, ale nie jestem pewien. Żeby też załadować mu magiczne pociski, ale to nie zada mu zbyt dużo obrażeń. Dobra, dajmy wypalające płomienie. I część powinna przejść. Okej, to chyba mu nie zmniejszyło ilość więzi. Dobra. Mało punktów ruchu. Skok jest akcją dodatkową. I chyba nie doskoczysz tam. To doskocz tutaj. I ściągnij tego gościa. No cóż. Liczyłem na więcej. Gość krwawi. Jak mocno krwawisz? Dwa obrażenia cięte. Jeżeli spróbuję odstąpić, to dla Zael to zginie. Ale możliwe, że tego nie zrobi. Okej, strażnik wiary nie ruszył się. Dobra. Czy chcemy go próbować przebić na mądrość? Hmm.
Możemy próbować go po prostu atakować. Ale to nie będzie zbyt skuteczne. Możemy przyspieszyć Lazael. To się nam przyda. Dobra, podejdźmy tutaj bliżej. Ludzie, którzy będą brali się za Inkwizytora, dostaną bonus od śpiewu. Dobra. Co możemy tobie jeszcze zrobić? Wszystko jest na mądrość. Nałożenie klątwy na mądrość. A trzeba dotknąć go, okej. Co jeżeli zasadzimy ci pocisk wiodący? Spróbujmy. Ładnie. Lazael będzie miała ułatwienie. Okej. Dzięki, że to zrobiłeś. Tego właśnie chcieliśmy. Może i precyzyjny atak. Co jeszcze możesz zrobić? Za maszysty atak tego nie potrzebujemy. Możesz zrobić obalenie. Czemu by nie? Ciach. 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 Okej. Możesz jeszcze atak głowicą mu zasadzić. I'm glad you came to your senses. Now leave before the others come for us. I won't give in. Okay. O, jest to utrata przytomności. A nie, jeszcze jest jeden gość. Okej, dlatego. Dobra, spalmy go i będzie po wszystkim. Dobra. Wizytor żyje. Nie wiem, czy go przez przypadek nie zabiłem, czy miał po prostu przeżyć. Zabierzemy mu wszystko, co ma. Oczywiście splądrujemy również całą resztę. Dobra. Teraz najważniejsze pytanie. Czy ludzie na zewnątrz się na nas obrazi? Fajne rzeczy macie. Posprawdzam je później. Oczywiście możemy się zawsze teleportować i stąd uciec. Ale mamy tu jeszcze jedną rzecz do sprawdzenia. Momencik. Tutaj jest ta rzecz. Okej, dobra.
The thunder bids the setting sun a fond farewell. The thunder bids the setting sun a fond farewell. To znaczy, że musisz być skierowany. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Nazel, teraz jesteś naszą najsilniejszą panią. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Rzuć sobie wskazówki. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Serio? The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Nie mamy żadnej opcji, żeby to powtórzyć? Okej. Lathander blesses the rising bountiful sun. Tak. Ty musisz patrzeć na wschód, musisz patrzeć na zachód. The statue starts to rotate. Lathander bids rusty mechanism jams. Okay. Farewell. Ciekawe, czy Gale uda mu, Gale'owi uda się rzut na atletykę. You have my attention. The statue starts to rotate. But its rusty mechanism jams stuck. Okej, okay. Nie wiem, co w takim razie teraz możemy zrobić. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Gra chyba nie chce, żebyśmy poszli tutaj. Dobra. Podajmy wszystko. Spieszmy wszystko. Okej, to głupie, że nie możemy drugi raz podejść do tego. Jak to był trudny? Okej. Stopień trudności 25, a Lazael wyrzuciła 1. Dobra, dajcie mi moment, bo chcemy obrócić tą ten posąg. Muszę wykombinować jak. No, tak lepiej. Dobra, ty masz się patrzeć na zachód, a ty na wschód. Sorry, nie mogłem wymyślić nic lepszego, więc po prostu wczytałem. Momencik, dobrze? Nie. Wschód jest w tamtym kierunku. Źle patrzę na mapę. Nie mogę nic lepszego wymyślić, więc po prostu wczytałem ponownie grę, więc nie wiem, czy coś innego moglibyśmy zrobić w tej sytuacji. Dobra, czy coś tu jeszcze chcemy? A, jest tutaj coś ciekawego. Zanim tam wyjdziemy, zobaczmy tutaj. Tutaj nie widzę więcej skrzyń. Ale tutaj mamy jakieś ciekawe rzeczy. Dane wywiadowcze dotyczące broni. Pośród misternych rzeźbień na tabliczce wielokrotnie powtarzane jest jedno słowo w języku wspólnym, twoje imię. Okej. Raport o wieżach wschodzącego księżyca. Dobra, później przeczytamy. Kaszar los włos. Ta tabliczka jest pokryta gęstymi rzeźbieniami. Kilka słów powtarza się wielokrotnie. Włos, haszak, walki i lojalność. A tak sobie znajduje anotacja w języku wspólnym. Włos, myślnik zdrajca. Okej. Okay. Sporządzona nieznanym ci stylu zaznaczonymi stukującymi miejscami. Wrak Nautolidu, obozowisko goblinów, wieże wschodzącego księżyca. Okej, okay, tego już nie potrzebujemy. Dobra. To jest jakaś jeszcze szafka, którą pominąłem.
Buty Shronu. Twoja postać nie może zostać powalona podczas chodzenia na lodowatym lodzie. Jak bardzo mi... Dziwna bryła bursztynu. Okej. To raczej nie jest krew Latandera. Dobra, schodzimy niżej. Możecie się domyśleć. Krew Latandera znajduje się tutaj. Okej, dobra. Zanim tam jeszcze wyjdziemy, ponoć powinno się to zrobić naszymi docelowymi postaciami. Na razie pogadajmy z Lazael i ją odprawimy. Vlakith! I have wielded your fury as a blade, roared your wrath as a dragon. You promised ascension. Yet I crawl among my own people, low as an asp's belly. Shkaketh! I followed your path. What good this heart of stone for it to be shattered? She tests me. A trial of faith. Kalir prepared me. Only the heaviest souls soar to the astral. Yes. Yes. I might gain Vlakith's favor yet. Lazael! Ogarnij się! Przed chwilą chciała cię zabić! Po tym wszystkim wciąż jesteś... Wciąż jeszcze wierzysz we Vlakith? Jesteś głupsza niż niedorozwinięty kobold. Może nie. Może jednak jej nie zabijajmy. Czasami może się okazać przydatna. Jesteś teraz wrogiem dla swojego ludu. Musisz się z tym pogodzić. Silence! I must think. Dobra, pomyśl sobie w obozie. I can't believe I'm actually venturing into a Gith stronghold again, voluntarily. This had better pay off. Cokolwiek się stanie, poradzimy sobie. I've seen them at work before. I wasn't alone in my mission. All those who were sent with me were slain by Githyanki blades. They must want that artifact back badly, if they're dispatching red dragons in pursuit of it. But we cannot afford to lose it. I wish I'd never been sent on this mission. To zdaje się istotne dla twojej matki przełożonej. Yes. And she acts as Lady Shah's voice amongst mortals. She must be doing the Night Singer's bidding. I just don't know what it all means. All will be revealed in due time. I hope. Dobra. Ciekawe, czy Gail ma coś do powiedzenia na ten temat. I think we taught that Inquisitor a very valuable lesson. We won't be ambushing anyone else in a hurry, or doing anything else, for that matter. Dobra. Czy możemy przejść do obozu teraz właściwie? Możemy. Tak, Lazael. I am Vlakith's most... Tak, jasne. Oddawaj przydatne rzeczy. Możesz sobie zachować. Tych rzeczy i tak nie używamy. Greeting. Czekaj na mnie w obozie. You believe you can survive without me. As you say. Dobra. Will, gdzie jesteś? Tutaj, Will. Ale muszę przyznać, że Lazael nieźle kopie.
lest we suffer the full extent of Vlakith's fury. That's... Dobra. Kiedy daliśmy im przyspieszenie, praktycznie w jednej turze ściągnęła tego Inkwizytora. To było bardzo... bardzo mocne, ale... ale nie. Will jest fajniejszy. W sensie, fajniejszy ma charakter. Momencik, nie tą stronę. Dobra. If thou readst this, trespasser, turn back, lest your life be forfeit. Okej, okay, to nie będzie takie proste. Czy ty możesz to zniszczyć? Nie. No time to rest. Śmieszne, bo nadal zadajemy im święte obrażenia Latandera. Ej. To brzmi podejrzanie. Jesteśmy w stanie to... Momencik. Daj nam wskazówki. Dobra. Spróbujmy to rozbroić. A wszystko, wszystko. Cyk, ładnie. Potrzebujemy dalej się skradać. Dobra. Time to press ahead. Gdzieś powinno być źródło, tam jest. Dobra, zniszczymy je szybko. Dobra, i kolejne. Ups. Rozumiem, że tego nie będziemy mogli. Rożyjmy jednej inspiracji, co mi na... Chyba dużo więcej ich już nie będzie. Dobra. I teraz to. Dobra, i to chyba tyle. Drużyna, zbiórka. Okej, okay, tu mamy to, po co przyszliśmy. Tutaj mamy herb, dlatego on był potrzebny. Okej. Okay. Czytaliśmy w jakimś miejscu, że gdybyśmy nie mieli tego herbu, to cała świątynia by się zawaliła. I przy okazji, z tego co widziałem tak na YouTubie, chyba te dziwne urządzenia koło orłów by sprowadziły promień słoneczny na całą świątynię i by to ją zawaliło. Gdybyśmy mieli wtedy Astariona w drużynie, nie byłby zachwycony tym rozwojem wydarzeń. Ale... chyba... chyba mając ten
herb, nic się złego nie wydarzyło. A mamy bardzo fajną broń. Błogosławieństwo Latendera. Gdy twoje punkty wytrzymałości spadną do zera, raz na długi odpoczynek, odzyskujesz 2 do 12 punktów wytrzymałości. Sojusznicy znajdujący się w odległości 9 metrów również odzyskują 1 do 6 punktów wytrzymałości. Bardzo fajne, zwłaszcza dla kapłana, którego nie chcemy, żeby kiedykolwiek ginął. Światło Latendera. W czasie walki roztacza cię blask świętego światła w promieniu 6 metrów. Czarty i nieumarli znajdujący się w świetle zostają oślepieni. Chyba że wykonają udany rzut obronny na kondycję. To bardzo by się przydało podczas tej walki przy portalu. Dobra, zaklęta broń plus 3. Oraz... promień słońca. 6 do 48. To jest dużo. Raz na długi odpoczynek. Promień oraz jaskrawego światła parzy i oślepia wszystkie istoty na swojej drodze. 18 metrów. Potężna broń. Dużo lepsza niż adamantytowa buława. Chociaż to może jeszcze nam się kiedyś przydać. Więc ją sobie zachowamy. Chociażby na pamiątkę. Coś tu jeszcze mamy? No na to, że nie. Dobra. Uciekajmy stąd. Chyba tyle, jeżeli chodzi o klasztor Utrzynki. My first tour of a Githyanki crash. Memorable, to be certain. But the service left something to be desired. Tak, zdecydowanie. Have to keep going. Dobra, mam dla was propozycję. Chyba poczekam z publikacją tego filmu do nagrywania, że ciekawi mnie co odpowiedzieć na ten temat. Bardzo skrócę eksplorację dalszą tego regionu. Będę tylko nagrywał wtedy, kiedy zobaczę, że coś się dzieje. Jakichś typowych walk albo jakichś skarbów, jakichś... nie będę nic nagrywał, tylko postaram się powycinać to i zrobić tylko kompilację jakichś ciekawych rzeczy, które możemy tu znaleźć, bo zdaje się, że obieganie teraz tego wszystkiego na nowo i nagrywanie tego nie byłoby ciekawe. Co wy na tym myślicie? To samo myślę zrobić w Krainie Cieni. Tą część, którą już z grubsza zbadaliśmy. Też bym tak poleciał na szybko i tylko ponagrywał, jeżeli coś ciekawego się wydarzy. Bo tak moja, powiedzmy, autystyczna dokładność każe mi zajrzeć w każdy kąt, ale zdaję sobie sprawę, że to nie musi być koniecznie ciekawe do oglądania. Więc powiedzcie, co uważacie. Pewnie tak zrobię, jeżeli nie będzie żadnych komentarzy. To tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.